Dzisiaj mam dla Ciebie wyjątkowy poradnik, w którym krok po kroku od zera nauczę Cię korzystać z czata GPT. Jednego z najbardziej zaawansowanych narzędzi sztucznej inteligencji, to potężne i darmowe narzędzie sprawi, że będziesz pracował i uczył się krócej i bardziej wydajnie, a co najważniejsze może stać się niezastąpionym wsparciem w realizacji różnych zadań. Co więcej, w trakcie filmu otrzymasz bonus, który pozwoli Ci jeszcze efektywniej korzystać z czata GPT. Także zdecydowanie warto obejrzeć ten film do końca, jeżeli chodzi o czata GPT nie musisz instalować żadnej aplikacji. Na komputerze wystarczy, że wejdziesz w przeglądarce internetowej na stronę openai.com i w prawym górnym rogu klikamy Sign Up. I tutaj wystarczy, że albo podamy maila, ewentualnie wykorzystamy szybkie tworzenie konta używając Gmaila. I teraz wchodzimy sobie na naszą skrzynkę mailową i oczywiście musimy potwierdzić weryfikację naszego e-maila. Gdy mamy już nasze konto stworzone, wystarczy, że klikamy w prawym górnym rogu Login. I tutaj musimy parę rzeczy wypełnić o nas, klikamy continue, a następnie musimy zweryfikować nasz numer telefonu. I tutaj wpisujemy kod, który otrzymaliśmy. Tutaj mamy kilka informacji, które możecie sobie przeczytać. Obsługa czata GPT jest bardzo prosta. Po lewej stronie tutaj będą zapisywały się wasze rozmowy z czatem pojedyncze, a tutaj na dole możecie wpisywać wasze wiadomości i zaraz pokażą Wam się odpowiedzi z czata GPT. Żeby dostać jakąkolwiek odpowiedź od czata GPT, wystarczy, że klikniemy na dole Send a Message i wpiszemy tutaj nasze pytania. Na przykład podaj trzy największe państwa na świecie. I tak jak widzicie, mamy odpowiedź na nasze pytanie. Po lewej stronie także zmieniła się nazwa naszej rozmowy Największe państwa na świecie. I żeby wszystko ładnie sobie ułożyć, oczywiście kiedy będziemy rozmawiać z czatem GPT na różne tematy, to możemy kliknąć sobie New Chat i jeżeli zadajemy... Pytanie z zupełnie innego tematu, to tutaj możemy rozpocząć nową rozmowę i dzięki temu będziemy mieli listę tematów, o których rozmawialiśmy z naszą sztuczną inteligencją. Chat GPT to potężne narzędzie, z którym możemy prowadzić zwykłe rozmowy, jednak ważne jest, aby zadawać mu odpowiednie pytania, które nazywają się promptami. I dzięki temu możemy uzyskać odpowiedzi na różnorodne pytania i rozwiązywać problemy przy wykorzystaniu tej zaawansowanej sztucznej inteligencji. I teraz mam dla Was świetną wiadomość. Przygotowałem specjalny plik, który możecie pobrać w tej chwili za darmo. Znajdziecie w nim najfajniejsze i najskuteczniejsze pytania do wykorzystania z czatem GPT. Ten plik pomoże Wam wykorzystać pełny potencjał sztucznej inteligencji, I aby go pobrać, zapraszam was do opisu pod tym filmem. Udostępniłem go tam specjalnie dla was, abyście mogli z niego jak najszybciej skorzystać. I tutaj przykładowo możemy znowu spytać czata GPT o trzy sposoby na zarabianie w internecie. Oczywiście czat GPT może pisać także w innym języku, wystarczy, że napiszemy, żeby przetłumaczył dany tekst. Angielski. Jeżeli chcemy, żeby chat GPT pisał w jakimkolwiek innym języku, wystarczy, że do naszego pytania dopiszemy pisz w języku angielskim. I zobaczcie, już mamy trzy sposoby na odchudzanie w języku angielskim. Czasem zdarza się też tak, że podczas pisania Widzicie już, że odpowiedzi Wam nie pasują, dlatego żeby nie tracić czasu, możecie kliknąć stop generating i wtedy chat GPT przestanie odpowiadać na Wasze pytanie. Czasem zdarza się też tak, że chat GPT po prostu się zawiesi, dlatego na dole mamy przycisk odświeżenia naszej odpowiedzi. Ewentualnie będziecie musieli odświeżyć całą stronę przeglądarki. Chat GPT może także podsumować Wam dowolny film, który macie na YouTubie. Wystarczy, że znajdziecie taki film. Klikamy sobie trzy kropeczki, wyświetl transkrypcję. Możemy sobie wyłączyć kody czasowe. Zaznaczamy sobie tekst, który czat GPT ma podsumować. Kopiujemy, wchodzimy do czata GPT i tutaj w czacie GPT wystarczy, że wpisujemy podsumuj mi ten film i wypisz 10 najważniejszych kwestii, które są poruszane w tym filmie. Zrób Podsumowanie filmu oraz wypisz 10 najważniejszych informacji, niech będzie. Klikamy. Cudzysłów, zamykamy, i wpisujemy. Mamy nasze podsumowanie. Tutaj tak jak widzicie, Chat GPT pisze po angielsku, dlatego dam stop, i napiszę mu pisz po polsku. I tak jak widzicie, czat GPT co jakiś czas może przestać pisać wam, dlatego wystarczy napisać pisz dalej i ewentualnie. Możecie skopiować ostatni ciąg znaków, zaczynając od i tutaj. I nasza rozmowa już jest kontynuowana. Oczywiście czata GPT można poprosić o to, żeby zrobił krótkie podsumowanie na określoną liczbę znaków. Wystarczy, że mu to napiszecie. Podsumuj mi ten film w pięciu tysiącach... Chat GPT zna historię naszej rozmowy, dlatego nie musicie ponownie kopiować tego skryptu filmu. Wystarczy, że kontynuujecie rozmowę w danym oknie. Chat GPT także może wygenerować trzy najważniejsze informacje z tego filmu, wystarczy, że napiszecie. Napisz mi trzy najważniejsze informacje z tego filmu. W taki sam sposób możecie poprosić czat GPT o podsumowanie dowolnego artykułu w internecie. Wystarczy, że tekst z tego artykułu skopiujecie. I przeklejcie do czata GPT. I tutaj oczywiście wystarczy zapytać czata GPT o jakąś rzecz. Na podstawie tego artykułu napisz mi posta na mojego bloga. Przeklejamy i mamy. Jeżeli chcecie, żeby chat gpt pisał w waszym imieniu, bo potrzebujecie, żeby napisał dla was artykuł na bloga, skrypt do filmu albo odpisał na maila do klienta, wystarczy, że na końcu prompta dopiszecie Pisz i działaj jako Bartek Dziedzic i tutaj mój zawód, czyli youtuber. I tutaj poprosiłem czata gpt o napisanie artykułu na bloga. Powiedziałem, że ma mieć minimum 5000 znaków i podałem mu temat Najlepsze sposoby na zarabianie w internecie. I tak jak widzicie od razu mamy to napisane w pierwszej osobie. Witajcie drodzy czytelnicy, tutaj Bartek Dziedzic znany również jako youtuber. No tutaj nie bardzo, oczywiście będziemy musieli pewne błędy Chata GPT poprawiać, ale zobaczcie jak już fajnie nam cały szkielet tego, tego artykułu tutaj Chat GPT podaje. Oczywiście Chat GPT może odpisywać także na maile. Kopiujemy sobie maila, to jest jak widzicie mail odnośnie fotowoltaniki, a następnie piszemy odpisz na tego maila. W miły sposób napisz, że nie jestem zainteresowany. Pisz jako Bartek Dziedzic. Chat GPT źle mnie zrozumiał, dlatego jeszcze raz i dopiszę Odpisuj jako Bartek Dziedzic. I tak jak widzicie, w kilka sekund maila mamy gotowego. Załóżmy, że mamy maila, którego chcielibyśmy, żeby chat gpt jeszcze bardziej dopracował. Wklejamy naszego maila, bo jesteśmy przedstawicielem, sprzedajemy fotowoltanikę i tutaj wystarczy, że dopiszemy taką frazę. Dopisz mi 5 zalet fotowoltaniki, tak aby ten mail był bardziej przekonujący. Chat GPT już sobie tutaj wypisuje, przepisał nam naszego maila, troszkę go dopracował i wypisuje teraz pięć dodatkowych zalet. Chat GPT oczywiście także może podawać wam krok po kroku pewne instrukcje. Na przykład: podaj mi krok po kroku, jak mogę przygotować hamburgera. I w parę sekund mamy gotowy przepis na hamburgera, oczywiście w kilku krokach. Możemy czat GPT poprosić o to, żeby wypisał nam listę zakupów do zrobienia hamburgera dla pięciu osób i tak jak widzicie, pod spodem od razu mamy odpowiedź. Czat GPT ma także swoją bazę wiedzy, z której korzysta i na przykład niektóre popularne książki może także Wam opisywać i jeżeli na przykład chcielibyśmy streścić jakąś książkę, wystarczy, że wpiszemy, napisz mi streszczenie i omówienie książki w pustyni i w puszczy Henryka Sienkiewicza. Możemy także prosić czata GPT o bardziej skomplikowane rzeczy, jak na przykład napisz mi portret psychologiczny Stasia pod kątem tego, czy jest dobrym bratem. I mamy naszą odpowiedź na pytanie. Napisz mi portret psychologiczny Stasia pod kątem tego, czy jest dobrym bratem. Chat GPT także może wam podać propozycję quizu, podaj mi propozycję quizu na temat zarabiania w internecie. Podaj mi 5 propozycji pytań, a także podaj mi po trzy odpowiedzi do każdego pytania. Chat GPT także może rozwiązywać zadania matematyczne. Wystarczy, że napiszemy mu rozwiąż to zadanie, a następnie wkleimy treść pytania. A teraz wyobraźmy sobie, że szukam nowej pracy, mam swoje CV, które wklejam tutaj czatu GPT, a następnie napisz mi list motywacyjny, ponieważ kandyduję do firmy XXL na stanowisko starszego programisty. Pisz po polsku i za chwilkę będziemy mieli list motywacyjny do tej firmy. No i zobaczcie. Za sekundkę mamy gotowy list motywacyjny. Na podstawie naszych własnych notatek możemy także tworzyć skrypty filmów. Wyobraźmy sobie, że mam notatkę na podstawie książki Atomowe nawyki Jamesa Cleara i chciałbym, żeby chat GPT napisał mi skrypt do telepromptera. Skrypt, który następnie przeczytam z telepromptera. Czyli napisz mi skrypt do telepromptera. Na podstawie tej. Notatki oraz wiedzy, którą posiadasz. I za chwilkę będziemy mieli gotowy skrypt, który wystarczy przeczytać, sprawdzić, przefiltrować, czy wszystko jest w porządku, a następnie wystarczy wrzucić go na teleprompter i nagrać swój film. ChatGPT z łatwością także może generować nam pomysły na social media. Wystarczy, że wkleję sobie moją notatkę, a następnie dopiszę, podaj mi pięć propozycji postów, na przykład na Facebooka. No i zobaczcie, w ciągu paru sekund mamy gotowych pięć propozycji na różnego rodzaju posty na Facebooku. Wygeneruj mi pięć postów na Twittera na podstawie tych informacji. I zobaczcie, czat GPT od razu nawet nam podaje hasztagi. Czata GPT możemy także prosić o to, żeby wyjaśnił pewne koncepcje, skrócił je lub rozwinął. Wystarczy, że wkleję moją notatkę, a następnie dopiszę skróć tą notatkę do dwóch zdań. I zobaczcie, w ciągu paru sekund będziemy mieli odpowiedź. Oczywiście ChatGPT GPT może także rozwinąć nasze myśli i naszą notatkę. Wystarczy, że wkleję tą notatkę, a następnie dopiszę rozwiń tą notatkę, tak aby była ona na dwie strony A4. Czasem musimy poprosić czata GPT, aby pisał dalej, ponieważ się stopuje. Możemy także poprosić czata GPT o to, żeby na podstawie tej notatki napisał nam trzy ćwiczenia, które pomogą zmienić swoje złe nawyki. Jeżeli piszecie książkę, możecie spytać czata GPT, w czym może Wam pomóc i możecie go poprosić o to, żeby podał konkretne przykłady, czyli napisz mi, o co mógłbym Cię zapytać, jeżeli piszę swoją książkę i chciałbym, żebyś mi w tym pomógł. Podaj mi przykłady pytań do Ciebie. Możesz także prosić czata GPT, aby wytłumaczył Ci pewne kwestie. Wyobraźmy sobie taki prompt, wytłumacz mi te kwestie, tak jakbym był dziesięcioletnim dzieckiem. Wklejam przykładowy artykuł z prawa budowlanego. No i popatrzcie w parę sekund czat GPT będzie nam tłumaczył, o czym to jest. Chat GPT może także służyć do tego, żeby podawać pewne pomysły, i na przykład mogę go wykorzystać do tego, żeby mi podał 10 tytułów filmów na YouTube na tematy związane na przykład z finansami osobistymi. Czyli... I zobaczcie, już pojawiają się pierwsze propozycje. Następnie mogę poprosić czata GPT, aby mi podał pięć alternatywnych tytułów związanych z tytułem numer dwa, czyli jak zbudować budżet i kontrolować wydatki. W bardzo szybki sposób mamy pięć kolejnych tytułów, pięć kolejnych alternatywnych tytułów dla numeru 2. Następnie mogę poprosić czata GPT, aby podał mi zarys skryptu do filmu artykułu na bloga na temat np. Na numer 1 czyli mistrzowski plan finansowy czyli jak budować budżet i osiągać cele. I zobaczcie, zarys artykułu już się tutaj pisze. Mogę poprosić czata GPT, aby napisał mi wprowadzenie do tego artykułu. Punkt pierwszy. I tak jak widzicie wprowadzenie już się pisze, czy kiedykolwiek zastanawia się dlaczego niezależnie od tego ile zarabiasz, trudno utrzymać stabilność finansową i tak dalej, i tak dalej. Ten cały wstęp nam się pisze. Teraz oczywiście możemy przejść do punktu numer dwa, czyli do analizy. Napisz mi rozwinięcie. Tego punktu numer dwa analiza aktualnej sytuacji finansowej. I tak każdy z tych punktów możecie sobie rozwinąć, aż będziecie mieli gotowy artykuł. Jeżeli macie ten artykuł gotowy, możecie czata GPT poprosić o to, żeby przygotował wam krótki opis który będziecie mogli umieścić na social mediach, który będzie zachęcał do tego, żeby ktoś przeczytał ten artykuł. Czyli napisz mi krótki opis w formie posta na Facebooka, który będzie zachęcał do przeczytania tego artykułu na 3 do 5 zdań. A teraz przejdź do kolejnego filmu, w którym pokażę Ci, w jak super wygodny sposób możesz korzystać z czata GPT na telefonie. Jestem ciekaw, czy znając ten sposób, będziesz jeszcze chciał korzystać z niego na komputerze.